Siema, zapraszamy Was serdecznie na trzecie otwarte zawody o puchar sklepu wędkarskiego Adapio, który znajduje się w Dwaju Zamieckiej. Życzę miłego oglądania. Stawiliśmy się na zbiorniku na godzinę 6. Jak była zbiórka, podeszliśmy do miejsca zbiórki, przygotowano listę, przystąpienie do losowania, każdy podchodził z listy, ciągnął swój numerek. Po odczytaniu swojego numerka wiadomo było, gdzie można się iść i rozstawiać. Przed losowaniem zostaliśmy poczęstowani gorącym żurkiem z kiełbasą od jednego z wędkarzy, a zarazem sponsora, który był na zawodach, również brał udział. No cóż, został odczytany regulamin na zbiorniku, wymiary ochronne ryb. No co jeszcze? No. Każdy po losowaniu mógł wziąć swój sprzęt i udać się w kierunku swojego miejsca łowienia. Myślę, że to wszystko, co zostało powiedziane podczas, jakby to powiedzieć, przedstawienia tego organizatora. Dziękował wszystkim. No i co? Zaczęliśmy się po prostu rozstawiać. A jaki numer się wylosowali, byśmy powiedzieć? Numer przy moim losowaniu był 13. Może pechowy, może nie pechowy. A zarazem test 13, to było w niedzielę. No cóż, no. Usiedliśmy tam, gdzie żeśmy siedzieli, czyli na zbiorniku. Spory kawałek trzeba było przejść z tymi naszymi rzeczami, z wędkami, ze wszystkim. Prawie obejść większość zbiornika, udać się tam, rozstawić. Było bardzo gorąco, no oczywiście rybki to jak rybki. Nawet nie było widać, żeby się spławiały, także... Znaczy na początku może było widać coś tam, że coś się spławiało, ale później jak zanęta poszła, to wiadomo, już było trochę gorzej. Ale myślę, że o tym się dowiecie w dalszej części odcinka. Jesteśmy na zawodach jak gdyby organizowane przez sklep Adapio z Rawy Mazowieckiej. No i tu mam takie przygotowane do metody zestawy, czyli Ringelsa mam, to jest tu, tak się komponuje, trochę dołożyłem Jokersa. Dalej tu mamy taki gotową już pod metodę z krewetką, taki granulat fajny. Co jeszcze? Tu mam taki pelet pod metodę od 2 do 4 mm kolorowy, fajny. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tu mam podkoszyk zanętowy pod klasyka z kukurydzą, trochę peletu kukurydzy, taką mieszankę z rędziercem. Haczykowe. Tu mam morwę. Tak, może się pokażę. Tu mamy morwę. Zakabajcu. Ostatnio się sprawdzała bardzo dobrze. Tu mamy Ringelsa pomarańczowego 6 mm. Tak się komponuje. No co? No i chyba to by było wszystko, nie? A, jeszcze mam takiego Ringelsa piernika 6 mm. Też ostatni. O, tak ładnie wygląda. No i będziemy coś próbować pozyskać tego stawu. I gdzie jeszcze łowisz, jakbyś mógł powiedzieć? Łowimy na wprost wyspy. Nie mamy zbyt dużą manewrę, mam tak gdzieś do 20 metrów. Mhm.
Jeden jest, jedna wędka będzie na klasyka, a druga na metodę. No i spróbujemy coś pozyskać z tego łowiska. Na co się nastawiasz? No, nastawienie jest bardzo takie, można powiedzieć, wyluzowane, nie? Ale kaplik, deszczyk, no jaka dyba? Co się, to trudno powiedzieć, bo w tym miejscu to raczej należy, tak. Kark tutaj to raczej tam na części upustu bardziej żeruje, a tu zobaczymy, jak wszystko się rozwinie. No, jeżeli nie będzie karka, no to trudno, no. Będziemy po prostu zmuszeni pozyskiwać tą rybę, co się po prostu pojawi, tak? No i to wszystko. No. I tyle. No i nęcisz. No i nęcimy. Pierwsze rzuty był sygnał, że możemy wędkować. Ta wędka jest na metodę. Z flagmana 260 picker. Tu jest flagman Caster Master 330, jest na klasyka. Tu mam morwę założoną. Na tej jest. Założyłem morwę na pikerka, morwę, a na flagmana drugiego takie coś, o. Na klasyka. No i zobaczymy, co będzie się działo. Czekamy na pierwsze branie. Mam nadzieję, że połowisz? Nie, no myślę, że coś tam się osiągnie. Chwilą padł drugi sygnał do wędkowania, także zaczynamy wędkować. I za pierwsze będzie nieudane. No niestety tak bywa. A, płoteczkę masz? Niedużą. Tak. To co, pierwsze koty za płoty? No powiedzmy. A mnie upierdolił całą łapę. Ale drugi. No, złapałem jedną płoć, jednego leszcza. W tej chwili troszeczkę może wam pokażę, jak sobie inni połowili. Po prostu odejdę na chwilę od zbiornika i pokażemy wam, jak inni pozyskują rybę, jakie ten gatunki ryb. I może zobaczymy, też podejrzymy, na co tą rybę, prawda, łowią. No, wracam do siebie.
pokażę wam, co dalej ja połowie. No co, jesteśmy już po połowie zawodów. Także zmienisz na taktykę z tego coś? Ma też tak, tak, taktykę zmieniam. No, przechodzę po prostu z jednego kija na bata i spróbujemy coś osiągnąć. Wiesz, jakaś dumica spadła, bo nie za dużo jednak połowiłeś na te fedelki. No tak, no bardzo, bardzo słabytkie brania. Koledzy to obok, po prawej, po lewej też narzekają. Ktoś tam wyjął jakiegoś karpika, jednego leszcza, jedna spinka. Także ryba jest bardzo chimeryczna. Płoć jakaś tam się pojawia. Tam dalej widzę też, że ktoś tam na bata też pociąga. Tu z lewej strony ten kolega, tu widzę, że ciągnie, ciągnie. No, co jakiś czas to jakąś poteczkę, ale to też takie drobnica taka. No cóż, zobaczycie dalej. Wyjąłem bata na ciężko, nie mam nic. Bardzo rzadkie brania na bata, takie poteczki na ochotkę. Myślę, że coś tam się połowi. No co, lecimy, nie? No, no siaty i leci z kolejną. Jaki zestaw masz? Coś na co tam łowisz? No ochotkę, zakładam po 3 ochotki. Staram się założyć. Na ciężko na lipa była, co tam połowiliśmy. Na ciężko to nawet. Powiem ci, że lichostwo. Ja tam chyba 3 ryby, to nie? Płotka tak, i chyba 2 leszcze podejrzę. Coś takiego. Cienko, cienko. A inni? Tu obok tam mają jednego karpia ładnego, parę leszczy ma. Linka to sąsiad wyjął. Także. Fajnie z tym mówiłem. Może widziałem zdęgę. Ładna? Ładna. Ładna zdęga? No, co ma nie być ładna no, zdęga? Nie, 15, nie? Nie wiem, jak chcemy się zmierzyć. Też mogę się zmierzyć. Trzymaj. Gdzie tam 15, człowiek? Taka głupia. Nie da się zmierzyć. Do wody. Już poszło. Ale przynajmniej coś tam się udzieli na nas dzień, to nie wcześniej. Przez właściwie połowę zawodu swoje nic nie miałeś. No, żeby nie ten brat, to na pewno. Kurza mnie to zakładanie tej ochotki, wiesz? No, mały robak. Kurde. Nie muszę nagrywać, jak ja to zakładam. Tak. Jaja, co robisz? Och, i tak wygląda. Lecimy, nie? Nerwówka. Ta łóżka. Ale kolejna. Do wagi, nie? I poszło. I co, na ochotkę cały czas? Co? Na ochotkę cały czas, czy coś nie zmieniasz? Na ochotkę. Daj mi szmatkę. I znowu na ochotkę. Znaczy się na dwie ochotkę. To jest zmniejszyłeś z 3, na 2. No to chodzi, upadło. No, ale zawsze coś. I co kolejne? I chodź do przodu.
I zaminęło pół minuty? No, powiedzmy, że minutka, nie? Ale co zdążyłem rzucić. Muszę ochotkę założyć, bo mi zjadła. Chwilę to potrwa. Jeszcze jakąś półsłowa na zanędzie? Jaką masz? Czyli coś pod słowik? Zmieniłaś coś, czy nie? Nie, no nie zmieniałem system słowikowy tam. Zgram. I zanędzie tylko z łapki, nie? Podrzucę. Próbuję coś tam, jak to mówią, odłowić. A na federka? Na federka wrzuciłem i stoi chyba już z 15 minut, może więcej. Nic. Więc trzeba było się przerzucić na inną wędkę. Żeby coś pozyskać. No i kurde. Taki rekordzista. Fajny rekordzista. No, ale trochę się uzjadł tych chłopaków. No trochę chłopaki nie zjadło. No. To chyba nie zacięty już miałeś. Co? Ale co wyjąłem łodzi. Ale to jest nikoma ilość. Kościkarka wyjmie i... zamiatane. Ale agresywnie białą? Czy raczej tak bardziej spokojnie? Nie, bardziej takie delikatne brania, wiesz. Na ochotkę to takie skubnięcie, przytrzymanie albo podtopienie tylko, nie? Mhm. Trzeba pilnować spławika, bo stoi momentalnie, nie ma spławika, albo po prostu pojedzie, nie? Pod wodę. Mhm. Także trzeba się na tym skupić. Nie ma innej możliwości, bo to jest, to za chwilę nie ma tego. I tu taka breja podpłynęła, taki szajs. Czy normalnie jest obłęd, nie można za bardzo tego spławika postawić w pionie, bo wszystko ci się zawiesza na tym syfie, który płynie w tam, z tamtej strony łowiska. Także syf nie miłosierny. Kolejną się udało. No to. Miniaturka. No ale zawsze to coś. No, ale to wiesz. Do siatki, żeby trafić. Zawsze taki reagowałem do wyniku. No zawsze coś tam jest. No. Próbujemy dalej, nie? Jak się ładnie najeżył? No, ja skacza. Mhm. O ty, ale kuje. A jak się nastroszył, nawet nie mogę go ruszyć. Zobacz, wszędzie się nastroszył, każdy kolec. Mhm. Teraz nie wiem, gdzie mam spłynął, haczyk. Ale się najeżył, no nie tego zdjąć, trzeba będzie obciąć chyba. Też radę. Człowieku. Jak go tutaj wziąć? Haczyk jest na wierzchu. Tam nie ma kolcy. Olej się najeżdżę. Lajna mi tutaj coś. Nie da się. O, wiesz. Czekaj, zaraz go pokażemy. Jak to wygląda. Czekaj, włożysz zestaw. To położymy go tak. Czekaj, czekaj, odwrotnie. O, jak się ładnie najeżdżę. Mhm. Ładne, nie? No dobra, ale do siatki, nie? Też się liczy. No, jeszcze tam parę lat. Kotia! Zawsze coś. Bo i deko do deka coś się uzbiera, jakiś tam wynik niewielki, poniewielki. No, jakieś coś tam gramy, tam nie ma żadnego rekordu, bo to przecież... karpie mają, to wiesz. O 4 kilo to nie ma co porównywać. Oczywiście. Teraz nie mogę nabić ochotki, bo przecież
ślizgie łapy. Skoncentrować się nawet. Nie, to nie nabije. Przed chwilą, przed momentem, można tak powiedzieć, wpadł ostatni sygnał, że mamy już koniec wędkowania, wyciągamy wędki z wody. Powiem wam, że szału nie było. Może z jednej i z drugiej strony ktoś tam cokolwiek połowił z tamtego brzegu. Spodziewam się, że połowili, bo z tego, co tak mi się obiło tutaj, jak szedł ktoś znajomy, to mówi, że tam złapali jakieś płocie, jakiegoś karpia i kilka tam mieli spinek. Także myślę, że u siebie na początku ładnie ta ryba weszła, a później już było po prostu coraz gorzej. No cóż, myślę, że w tej siatce nie ma jakiegoś tam szałowego wyniku, ale przynajmniej nie zjadę sobie o kijo, tak? Mam tą rybkę, jaką mam. Może inni połowili więcej, może połowili mniej. Spodziewam się, że po prostu nie jestem tam najlepszy na tych zawodach. Osiągnąłem jakiś tam kosmiczny wynik. Myślę, że wszystko to, co zrobiłem, zrobiłem jak najlepszym wierzę, a że ryba nie weszła na ten cały mój zestaw, no to trudno, tak? No i tyle, no co? No i też mówię, że pan nie walił przez to, że po prostu źle trochę polosowałeś, bo w sumie miałeś w takim, powiedzmy... No ja też siedziałem na takim martwym punkcie, tak? Z prawej strony jest ten kanał, z lewej strony kanał, w sumie tam jest na tarlisko, tu jest na główny część zbiornika. Akwen, tak. Ja siedziałem, jak gdyby to na takim przejściu kanałowym, na wprost wyspa, tam jest około 20 metrów. Nie można też było sobie tak za bardzo pozwolić. Żeby nie te płocie, to myślę, że by było bardzo jeszcze gorzej niż ten wynik, co jest. No co? Niektórzy ładnie połowili, bo nawet myślę, że to nawet największą rybę ktoś tam może i złowił, skarpika czy coś. No tak, karpiki kluwały dzisiaj, tak? No zobaczycie przy ważeniu, co niektórzy naprawdę ładnie poważyli. No teraz idziemy, myślę, że do przeciwnego brzegu. Właśnie teraz oglądacie cały czas, jak na przeciwnym brzegu ludzie połowili, jakie mieli wyniki. No cóż, no. Stało się jak stało. Myślimy, że następnym razem będzie lepiej. Do tyłu. Trzymaj, Robert. Te główki sobie zahaczają. Źle. Dobry. Ole, zaraz spaśpuję, jak nie wyjdą. I pod nogami. Dobra. I dobra jest ten. Wszystko. Pięć. 385. Kto wygrał? Zobacz, Jasiu. Michał wygrał. No ale ja wygrałem z tego. Nie, można nie. 385, dobra. Jasiu, zdjęcie sobie zrób. Jasiu? Nie. No, zrób sobie zdjęcie. I na mnie. Czyli zaraz się mogę pokłonąć. Ja to zawiozę. Nie zasłoniłam? Nie. Ile to było? 5. U mnie w siatce jest bardzo tam nie za dużo, tam może 300, może 400 gram, ale nasz kolega z koła, Michał, myślę, że on sobie tam połowił, bo coś mi tak doszły słuchy, że wygrały prawdopodobnie z sektor, także on tam na pewno zajął spore miejsce w czołówce i to mu gratuluję i innym też, że nawet ci, co nie złowili, też spisali się jak najlepszej wierze. No nie wszystkim ryby dopisywały, tak jakby ktoś się spodziewał, tak? Także miła atmosfera, bardzo fajnie, przyjemnie. No cóż, no. Spodziewałem się lepszych wyników, ale
jest jak jest, trzeba się z tego cieszyć i mieć nadzieję, że przy następnym razem, przy jakimśkolwiek wędkowaniu wspólnym, czy na tym łowisku, czy na innym, czy z tymi wędkarzami, czy z kim innymkolwiek, spotkamy się towarzysko i miło spędzimy czas podczas tego wędkowania. Rybą było różnie, aczkolwiek nikt nie wyzerował, oprócz tych, co pojechali. Zanim odczytamy wyniki, podziękujemy może sponsorom za nagrody. Firma Match Pro, dzięki tu Januszowi Lange, który jest. Brawo! Firmie Sensas, Mikado, Mistral, Robinson i Kolmik. Brawo! Brawo! Dzięki Adamowi Grzybowi za żurek. Dzięki, brawo. W firmie WIG Wojtek i Grzesiek za napoje wyskokowe. Brawo! Za smalec i ogórki. Brawo, Grzegorz! Dzięki Adamowi koło rogów za udostępnienie zbiornika i wykoszenie stanowisk. Brawo! Co najważniejsze, wszyscy coś złapali, przechodzimy do wyniku. Chwilą widzieliście wyniki, jak niektórzy połowili. Pokażemy wam w ogóle całe zestawienie, kto jakie miejsce zajął, ile w ogóle powędkował. Też mam rację w tym momencie, który widzicie to zestawienie. Po prostu zatrzymać sobie film, przeanalizować sobie, jakie były wyniki. Potem były wyniki też po 10 kilo, niektórzy mieli mniej niż 10 kilo. No byli tak tacy z tego, co ja potem się dowiedziałem, że nawet nie złowili jednej rybki, także ja myślę, że nie było tak u mnie źle, przynajmniej zejść z honorem, tak? Przynajmniej jakąś jedną płotkę, ale mieć tam w siatce i nie zejść o kijo, tak? No cóż, chciałem też również podziękować wszystkim uczestnikom, kolegom. Oczywiście organizatorowi, który zorganizował trzecie zawody ze sklepu Adapio. Sponsorom, którzy nam też jak gdyby pomagali w tym wszystkim, w zorganizowaniu i w nagrodach. I również też się cieszę, że wszyscy otrzymali jakieś tam upominki, dodatki, jakieś nagrody pocieszenia. Z której zresztą też będzie film na kanale, w późniejszym okresie czasu. No myślę, że takie zawody to chyba nie będą ostatnie, które zostały organizowane przez organizatora, czyli Sławka, czyli sklep Adapio. I myślimy, że przy następnych zawodach będziemy mieli lepszy wynik. Czego się tu jeszcze spodziewać? No, przynajmniej pogody. No. Nie będziemy sobie wybierać pogody, ale chcielibyśmy, żeby taka pogoda, jak była teraz na zawodach, żeby przy następnych takich organizowanych zawodach była taka jak dzisiaj. Tak. Również, jakby to powiedzieć, obiad, który po prostu mieliśmy jak gdyby catering. Powiem wam, że tak się najadłem, że myślałem, że go nie zjem. Takie ogromne porcje to tylko chyba na takich zawodach, bo myślę, że w restauracjach to by nas wyniosło sporo. Bardzo pyszne i obsługa i tak dalej. Podziękowania od organizatorów, również od Ciebie myślę to, nie? No do mnie też, jak gdyby podziękowania dla wszystkich. Co jeszcze za organizację? Fajnie wszystko zorganizowane, bez żadnych tam wpadek. Może tam jakieś były niedociągnięcia, ale w sumie organizacja bardzo fajna. Zresztą jak w sumie co roku Sławka zawsze jest na wysokim bardzo poziomie. No. I co jeszcze? No i również podziękowania dla prezesa koła, który udostępnił ten zbiornik pod wędkowanie. Również organizatorom, sponsorom, no i to wszystko się w sumie jak gdyby zagrało, dało radę. Tak, bez żadnych wpadek, przyjemnie, sympatycznie, towarzysko,
i w jak najlepszym porządku. No i musimy zdać, że na rok, jak się uda, może też będzie na takich zawodach, jeśli już będzie sobie organizował. A Was serdecznie jeszcze zapraszamy tutaj do subskrypcji, dzwoneczkiem, zostawienia łapkę w górę. Pozdrawiamy wszystkich wędkarzy i widzimy oglądajcie się. Nas w naszych kolejnych materiałach. Siema! Siema!